W naszej ocenie w Polsce nie udało się dotąd wypracować całościowej i długofalowej polityki rodzinnej. Dotychczasowe działania miały charakter rozproszony i prowadzone były przez poszczególne resorty bez ogólnopolskiej koordynacji. Wciąż nieokreślone zostały cele polityki rodzinnej i nie sprecyzowano powiązanych z nimi działań. Brakowało nie tylko strategii, ale również analizy osiąganych efektów w powiązaniu z ponoszonymi nakładami. Izba odnotowuje, że w ostatnich latach pojawiły się w Polsce działania, które mogą stanowić ważne składowe systemu wsparcia polskich rodzin. Jedną z nich jest np. obowiązująca od początku roku ustawa o karcie dużej rodziny. Polityka prorodzinna prowadzona jest przede wszystkim kasowo. To znaczy, do kwot przekazanych z Ministerstwa Finansów dopasowuje się zadania. Naszym zdaniem powinno być odwrotnie. Najpierw należałoby jasno i precyzyjnie określić zadania oraz sposoby ich realizacji i dopiero do nich dopasować potrzebne środki finansowe.